Mistrzowski IKAR Camper Radia Polska Siatkówka jest teraz w Ankonie. Kibicujemy polskim siatkarzom, a z nami także polskie, jak widać, dziewczyny. Dziewczyny, skąd jesteś, a może w ogóle najpierw przedstawcie się. Asia. Edyta. Ola. Ania. Magda. To może Olu, powiedz nam, skąd jest ta wasza pięcioosobowa grupa? Znaczy, my w trzy jesteśmy z Siemianowic, niedaleko Katowic. Koleżanka chyba z Łodzi. Z Łodzi. Mhm. Sieradz. Sieradz, ale przyjechałyście tutaj wszystkie razem. Tak. Tak. Jak podróżujecie? Autokarem. Zorganizowana wycieczka. Jest was więcej, ile cała grupa liczy? Znaczy w pierwszej fazie było 57 osób, a teraz zostało nas tylko 16. No, tylko najtwardsi wytrwali. Tak, tak, ale kibicujemy. No właśnie, liczycie, że pojedziecie za chłopakami także do Rzymu? My raczej nie, ale oni mam nadzieję, że pojadą. Aha, rozumiem. No i powiedzcie, jak wyglądała ta cała wasza podróż? Czy długo się przygotowywałyście do całego wyjazdu, czy to była spontaniczna decyzja? Oj, my długo, bo my już w maju mieliśmy zaplanowany wyjazd, także już jakiś czas wiedziałyśmy o tym, tak jest. A szkoła na tym nie ucierpi? Nie, bo ja zaocznie na przykład się uczę. No, a dziewczyny? Ja już w ogóle, także... No, a moi nauczyciele już tak są przygotowani na moją nieobecność, więc... Okay, czyli trzymają, mam nadzieję, też kciuki za naszych siatkarzy. Jaki wynik dzisiejszego meczu? 3-0 oczywiście dla nas. Jeszcze tej jesieni, jeszcze tej jesieni, Polska będzie mistrzem ziemi. Jeszcze tej jesieni, jeszcze tej jesieni, Polska będzie mistrzem ziemi. Jeszcze tej jesieni, jeszcze tej jesieni, Polska będzie mistrzem ziemi. Jeszcze tej jesieni, jeszcze tej jesieni, Polska będzie mistrzem ziemi. Brawo! Brawo, pozdrawiam.